Co to za niezwykła tradycja? Od jakiego rodzaju piwa można się tutaj uzależnić? Jak poszło nam pierwszy raz na kajakach i gdzie jest najbardziej krowie miejsce w Polsce? Aha, i z jakimi zespołami pani Apolonia nagrała płytę? Na te i inne pytania odpowiemy w kolejnym odcinku naszej serii z podróży dookoła Polski. Dziś region niesamowicie unikatowy i pomijany. Opuszczamy podlaski przełom Bugu i przecinamy dolinę sąsiedniej Narwi, by dostać się na północny kraniec Mazowsza. Robi się bardzo płasko. Na pastwiskach zaczynają dominować łaciate krowy. Jesteśmy dokładnie w północnej części administracyjnego województwa mazowieckiego, w regionie często pomijanym na przykład w drodze na Mazury, czyli na Kurpiach. Pan Witold gra i śpiewa sosną bartnym z Czarni. Przez wieki z bartnictwa, czyli leśnego pszczelarstwa, utrzymywali się puszczacy, czyli kurpie, mieszkający na terenie Puszczy Kurpiowskiej, potem Puszczy Zielonej. Witam was w sercu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, w Czarni, tutaj, gdzie jeszcze resztki są naszego prastarego boru puszczańskiego. Witam wszystkich czytelników i widzów. Gdzie leżą Kurpie? O, gdzieś tutaj dokładnie pomiędzy Półtuskiem Szczytnym a Łomżą. Możliwe, że nie słyszeliście o nich jako o regionie, a nie słusznie. Witamy się w sercu wsi, gdzie obok ciekawego kościoła stoi pomnik i Izba Pamięci brata Zenona. Podobno najsłynniejszego Polaka wśród Japończyków, oczywiście obok Chopina. Jedynego, który otrzymał najwyższe odznaczenia cesarskie. W Czarni śpimy. W agroturystyce, jak w większości przypadków podczas tej podróży dookoła Polski oczywiście, ale wybitnie na uboczu i pięknie. I wiecie co? Celowo wybraliśmy tak podróż naszą, żeby nocować zawsze w wioskach, zazwyczaj, i na uboczu. Dlatego gospodarstwa agroturystyczne dominują, a wszystko dlatego, właśnie dla takiej chwili, żeby się przejść po wsi, na przykład zobaczyć sobie w takim pięknym świetle pastwisko krów. Które to krowy cały czas nie wiemy, czy zostajecie na noc, czy wracacie. Świetnie jest. Co prawda raz złapał nas deszcz, ale nie sprawiało to nam żadnego problemu. Skoro warto łapać takie chwile, jak ogromna tęcza nad pastwiskami, dziesiątek krów oraz kwitnąca i pachnąca lipa. Prace pszczół nie przerwały nawet krople deszczu. No cóż, dla takich chwil właśnie ruszyliśmy w naszą podróż. I nieważne, że leje. Nieważne. Naprawdę. Ważne, że świeci i że znowu jest. Znowu tam się pojawiła. Na dzień dobry, Kurpie witają nas jedną z najciekawszych rzek kajakowych w Polsce. Nazywa się ciekawie też Omulew i pan Tadeusz, człowiek, który, siedzicie, ma prawie 90 lat,
uczy nas pierwszego spływu kajakami rzeką. Właściwie to zawstydzając co krok swoimi kocimi ruchami i ogromną wiedzą. Ale podobno poszło nam dobrze. A tutaj mnie przyciągnęły właśnie organizowane spływy kajakowe, rajdy rowerowe i upodobałem sobie tą Dolinę Omulwi, w związku z czym tutaj postanowiłem zbudować stanicę taką wodną. Jedną z pierwszych, jest to odcinek 76-kilometrowy. Mam nadzieję, że będzie więcej tego i turyści będą mieli możliwość po prostu tego oglądania. Przede wszystkim przyrody, ptactwa, roślinności jeszcze nieskażonej. Czyli podsumowując, Kurpie to tak naprawdę krajobraz na zakładkę. Lasy, łąki i rzeki. I rzeki, dokładnie. Powiem wam szczerze, że na początku trochę baliśmy się, słysząc, ile meandrów ma ta rzeka, ale potem było warto. A Omulew świetnie nas nauczyła właśnie zakręcania w wodzie. Do kajaków jeszcze wrócimy na pewno. Czy to jest rzeka dla wszystkich, bo my jesteśmy początkujący? No i bardzo dobrze, no czegoś trzeba zacząć. Ta dolina jest właśnie taką siedliskiem, taką trasą ptasią. Wiosną i jesienią. Wiosną ptaki wędrują z południa na północ, a jesienią północy wracają na południe. I właśnie taka trasa jest wzdłuż Omulwi. Notuje się tu ponad 111 gatunków różnych ptaków na Omulwi. Różnych ptaków, z których 6 jest pod ścisłą europejską ochroną. Szanujcie takich ludzi. Oni są chodzącymi encyklopediami, ale takimi, które nie da się edytować, jak hasła w Wikipedii. Kurpie ujęły nas tak mocno i zainteresowały już właściwie 4 lata temu, z uwagi na to, co lubimy. Pielęgnowanie kultury, tradycji, coś, co we współczesnym, pędzącym i często plastikowym świecie często bywa płynięciem pod prąd. Kurpie słyną tutaj właśnie z wielu ciekawych rzeczy, ale między innymi z kurpiowskich niedziel palmowych czy procesji Bożego Ciała. Boże Ciała w Myszyńcu wciąż są barwne i kolorowe. Wciąż wiele osób bierze w nich udział w strojach ludowych. Każdego roku około 50 feletronów i obrazów chorągwi uczestniczy w procesji Bożego Ciała. Także procesja w Myszyńcu ciągnie się około pół kilometra. Kurpie to też charakterystyczne drewniane chaty, często zakończone wyróżniającymi się skrzyżowanymi rogami. I właśnie Myszyniec Stary pod Myszyńcem jest przykładem resztek takiej ulicówki z kurpiowskim domem bokiem do głównej wiejskiej drogi. Więcej takiej architektury można zobaczyć na przykład w małym skansenie kurpiowskim w Kadzidle. Właściwie nie tylko architekturę, ale też sztuki i kultury wielu rodzajów. A nas przywitano tutaj niczym ekipę telewizji. Oto szczegóły. W tym miejscu odbędzie się wesele kurpiowskie, impreza, która przyciąga dużo turystów, dużo artystów z całej Polski, nawet nie tylko z Polski, ale z Europy. Jest taniec, jest śpiew, jest muzyka, jest wszystko bajecznie, pięknie, kurpiowskie, narodowo. Teraz Państwa zapraszam do domu mieszkalnego, do chaty kurpiowskiej, gdzie będzie można zobaczyć elementy wystroju, a nawet będzie można zobaczyć, jak te rzeczy powstają, bo są panie, które będą te rzeczy prezentować. I teraz wchodzimy do mieszkania i można tutaj zobaczyć wystrój, tak jak kiedyś ludzie mieli, wycinankami, kwiatami, kierce, koronki różnego rodzaju. I można jeszcze zobaczyć, jak powstają te ozdoby właśnie, te rękodzieło, wycinanki, kwiaty, które właśnie prezentują dzisiaj panie.
Kurpie to też oczywiście wycinanki. Kurpiowskie wycinanki, jak zaznaczają, by nie pomylić z łowickimi. To, co zaprezentowały nam za chwilę cudowne panie, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Przyjrzyjcie się. No właśnie, usłyszałem teraz słowo przynuka w kontekście tego, że bardzo zależało nam na występie śpiewnym. Ale na razie nie ma zgody, bo nie ma przynuki, więc będziemy starać się zachęcać dalej i mamy nadzieję, że za chwileczkę usłyszycie. Moja mama jadą goście niedaleko, są na moście, oj lala, oj lala. Tak dla ścisłości, pani Apolonia, też Nowak, to w pewnym sensie supergwiazda. Nagrywała na przykład z Urbaniakiem, nagrywała też z zespołem Sorry Boys i wystąpiła tutaj specjalnie dla was na YouTube. Doceńcie. Kurpie to jest tak zwane długie trwanie. O tym mało wiemy tak naprawdę, o tym mało się mówi, ale to jest jeden z większych zakątków w Polsce, gdzie ludzie żyją od kilkuset lat w jednym miejscu. I rzeczywiście jednym z elementów tego długiego trwania jest wspaniały kurpiowski język, archaiczny. Według profesora Rubacha nawiązujący do XVI-XVII wiecznej polszczyzny, rozbudowany, który jest językiem do dzisiaj żywym. Żywe i prawdziwe są też motywy pól z dziesiątkami, a czasem setkami krów. Czasem nawet z ruinami wiatraka w tle, jak w Lipnikach. Tam klekot bocianów. Tutaj pracujące w ukropie przy lipie pszczoły. Pachnie lipa, środek lipca. Las i pastwisko. Kurpie w miniaturce, że tak powiem. A teraz sprzedam wam ciekawostkę. Oczywiście ona wywodzi się od tutejszych mieszkańców, więc być może inni się z nią nie zgodzą. Ale przekazuję. Powiat ostrołęcki jest powiatem, gdzie znajduje się najwięcej bydła, krów. A także w powiecie ostrołęckim, według niezależnych badań, jakość mleka jest najlepsza. Czy zgadzacie się ze mną? Milczenie oznacza zgodę. Wydaje mi się, że już naprawdę wiele wiemy o kurpiach, ale zostawiliśmy sobie na koniec dwie dość istotne rzeczy. Jedna, pomimo tego, że świetnie tutaj żywią i naprawdę dużo dobrego jedliśmy, to kurpiowskie kulinaria. Mam nadzieję, że zmieścimy jeszcze. Z tej strony widzimy fafernuchy. Są to ciasteczka robione z marchwi, z dodatkiem pieprzu. Tutaj w miseczce znajduje się kapusta, nasza leniwa kapusta, letnia leniwa, dlatego że pogardliwie mężczyźni nasi kurpioscy w ten sposób nazywają te danie, że kobiety są tak leniwe, że nic im się nie chce, tylko wrzucą kartofle i kapustę do jednego garka, potem zamieszają, zasypią kaszą i uważają, że to jest cały ich wysiłek. A na koniec mam tutaj rejbaka, rzecz bardzo popularna na kurpiach. Można nazwać również ją kartoflakiem, babką ziemniaczaną. Każda gospodyni gotuje po swojemu. Ja robię to zawsze ze skwareczkami z podgardla albo z pachwiny wędzonej, pieczone na blasze, w piecu chlebowym. Uzależniłem się od tego. No, jest to rzecz niedziwna. Każdy, kto teraz spróbuje piwo koźlicowe, jest w nim zakochany. Jest to napój bezalkoholowy, więc nasze kurpiowskie dzieci już od małego dziecka są obeznane z tym smakiem. Sekretem jest składnik, z którego powstaje ten napój, czyli jagody jałowca. Laura, która wraz z mężem Zdzisławem prowadzi drugi, taki jakby prywatny skansen i nieformalne centrum tradycji kurpiowskiej w Wachu, jest również zręczną i znaną hafciarką, a jej wzory niezwykle popularne.
nas się tak zaczęło, to od potopu, bo przez 40 noców i dniów przed potopem taki deszcz mocny padał i ludzie z tych strachu takie niewielkie nieuzani beceli. I z tych łzów utoczył się bursztyn. Z tych niezinnych, co grzechów nie mieli, utoczył się bursztyn przezroczysty. Z tych, co mieli grzechy, ale żałowali, pokutowali za niego, utoczył się bursztyn innych kolorów, czyli tam jakiś mleczny, czerwony, zielony, a z tych najgorszych popojów utoczył się bursztyn czarny. A tak naprawdę bursztyn u nas się wziął od lodowca. Bo lodowiec zepnął ze Skandynawii właśnie tą skamieniałą żywicę i później cofając się, on w Polsce w niektórych miejscach nanosił ten bursztyn. I tak jest, z jednym z tych głównych miejsc są Kurpie. I u nas bursztyn jest bardzo płytko. Że swego czasu jeszcze jak kurp chodził za pługiem, a jak lenę uprawiał, no to szczególnie właśnie to były takie tereny podmokłe do uprawy, no bo on dużo wody potrzebował, to często przywiorywano właśnie bursztyn. A że kamienia nie ma, to jak mu się coś zaszeleściło, no to on się schylił. A że go było dosyć sporo, to właśnie on wszedł taką tradycję, że na przykład, jeżeli kurp miał córkę, to musiał przynajmniej trzy takie sznury korali zrobić. Zdzisław pokazuje nam też tego dnia rezerwat Karaska i największą kopalnię torfu w tej części kraju. Księżycowo wręcz. A my zastanawiamy się, czemu tyle ludzi jadących na Mazury nawet nie zdaje sobie sprawy, że istnieje tak ciekawy region? Może dlatego, że nie ma tu jezior? O, przepraszam, to już nieaktualne. Warto zainteresować się przecież obiektem Kurpiowska Kraina w miejscowości Wykrot. Czyli można powiedzieć tak, że na Kurpiach co prawda nie ma wielu jezior jak na Mazurach, ale ten obiekt, ta przestrzeń wynagradza ten brak, ponieważ jak najbardziej woda i to co wokół wody jest. Ponieważ nasza wizyta na Kurpiach zbiegła się ze świetną akcją Moda na Mazowsze, w której opisywane są mniej znane zakątki tego województwa, trafiliśmy też na granicę, czy też skraj tego regionu, bliżej Pułtuska. Jest to taki bardzo ciekawy obiekt, Młyn Gąsiorowa, gdzie u Adriany i Jacka dopieściliśmy swoją wiedzę na temat tradycyjnej kuchni i specyfiki kuchni kurpiowskiej, czy też północno-mazowieckiej. Prywatnie świetni ludzie, pełni wielu ciekawych historii. Nie pozostało nam nic innego, jak zaprosić Was na Kurpie. Jak widzicie, jest to region idealny na urlop, na kilka dłuższych dni, bo macie trochę przyrody, trochę kultury ludowej, no i dla niektórych może najważniejsze, nikt Was tutaj nie pozostawi głodny. Dzisiaj na przykład jedliśmy 3 razy. Zapraszamy na Kurpie. I do następnego odcinka. No cóż, jeśli nie jesteście z nami od początku, zapraszamy do odcinka numer 2 i odcinka numer 1, a jeśli zdecydowaliście się zostać z nami na dłużej teraz, to nie spóźnijcie się, subskrybujcie, najlepiej z dzwoneczkiem. Bo bardzo często kamień ten polodowcowy służy tutaj do lokalnych konstrukcji, proszę bardzo. Zapraszam do Bilbo Bagginsa.